Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kino i czas na vloga z Kas Dubecki. Dawno sobie do was nie popierdoliłam, więc czas sobie do was popierdolić. Standardowo właśnie wskoczyłam do domu i słuchajcie, miałam dzisiaj taki lekszy zwariowany dzień i troszkę o tym, troszkę o moich w ogóle przemyśleniach. Słuchajcie, ostatnio po głowie mi łaziło kupno myszki Razer Naga bodajże, chyba tak. Tej, która ma pierdeliard przycisków po bokach, bo paru moich znajomych ją ma i bardzo ją chwali. Przy okazji ona się świetnie nadaje do każdego rodzaju gier MMO, czyli dla mnie po prostu na WoW perfekt. Więc mówię, trzeba by ją było kupić. Niestety koszt tej myszki to jest około 300. Więc mówię, nie mam na to kasy. Ale jako, że ostatnio sobie brałam, znaczy skończył mi się abonament w T-Mobile i brałam następny telefon tego mojego Samsunga. Mówię, mogę sprzedać któryś z swoich wcześniejszych telefonów, jako że mam ich w domu pierdyliard i czas by się ich było pozbywać. No to mówię, wystawię sobie na Allegro jeden z telefonów i może jakoś tam uciułam, tak? No i słuchajcie, się zastanawiałam między swoim Samsungiem S+, a znaczy Galaxy S+. Sorry, miałam dziwne wrażenie, że ktoś do mnie gadał. No mniejsza to. Nie, że to z komputera coś. No. W każdym bądź razie miałam do wyboru albo ten Galaxy S+, albo swoją Nokia Ash 303, albo swojego jeszcze starszego Samsunga Galaxy i570 bodajże. Czy tam 5700 chyba. Jakoś tak. Mniejsze o to, ale się tak zastanawiałam, ale kurde, no tak naprawdę najwięcej kasy wyciągnę na Samsungu Galaxy S+. I tak naprawdę wyciągnę tyle, że starczyłoby mi na tą myszkę, tak? Więc mówię, no teoretycznie najbardziej będę tęsknić za tym telefonem, bo kupiłam go gdzieś tam za kasę, którą dostałam w spadku po dziadku. Ale mówię, no cóż, przyszedł taki okres, że nie ma czasu na sentymenty, tak? I jeżeli chcę mieć coś innego w zamian, to no, trzeba coś z tym zrobić, tak? Pieniądze nie rosną na drzewach, nie można sobie iść ich pozrywać. Ech, szkoda. No, ale stwierdziłam, że no cóż, wystawię ten telefon. Wystawiłam go tam nie po najniższej cenie, tylko po takiej średniej. Wystawię ten telefon, zawsze jest szansa, że się nie sprzeda, tak? Jeżeli będzie tydzień ta aukcja i on się nie sprzeda, no to go sobie wtedy zostawię i wystawię inny, tak? Taka była moja mała nadzieja. Ale słuchajcie, wystawiam ten telefon i mówię, no nie mogę być aż taka naiwna, że no kurde, no potrzebuję tej kasy, tak? I tu była męska decyzja z mojej strony, że mówię, no trzeba coś z tym zrobić. Słuchajcie, wrzuciłem wam linka na Face'a do aukcji na Allegro. Jakąś minutę po wystawianiu. Aukcja trwała niecałe 5 minut, tak? Telefon po prostu poszedł w momencie. I jak tak wam wrzuciłam tego linka i zaraz dostałam maila, że aukcja zakończona. I tak troszkę popatrzałam z niedowierzaniem. I mówię, okej. Ale mówię, zawsze jest szansa, że ta osoba nie wpłaci. No i co? I dostaję od razu maila, że wybrano sposób zapłaty. Jeszcze tam z informacją, że czy mogę powiedzieć, kiedy wyślę telefon, tak? Oczywiście odpisujesz, jak tylko wpłyną pieniądze na konto. Jeb, kurwa, mail numer 2. Użytkownik zapłacił. Znaczy, jeżeli ta osoba to ogląda, bo to któryś z moich widzów, to pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję, tak? No teraz już tak wiecie i od razu tak mówię, no to... Jako, że jestem cholernie słowną osobą, jak powiedziałam, że zaraz po wpłaceniu na konto, to mówię, no to idę na pocztę, bo i tak tam miałam jeszcze ten list polecony do odebrania, więc i tak trzeba było iść na tą pocztę i tak. I słuchajcie, siedzę na tej poczcie i z takim wielkim sentymentem wypisuję na tej kopercie dane tej osoby, moje dane. I nagle słyszę, że ktoś wchodzi. Wiecie, jak się wchodzi na pocztę, to się zazwyczaj mówi ogólnie dzień dobry, nie? Nagle słyszę takie ogólne dzień dobry, po czym dzień dobry pani Karolino, nie? Taki mindfuck, nie? O co chodzi? Patrzę, moja siostra cioteczna, nie? I ogólnie, wiecie, gdzieś tam gadamy, no i się uśmieją, nie? Z tej właśnie siostra cioteczna z mężem i tak jest na do Marcina. Ty, zobacz jak tam pisze. O jakim drobnym maczkiem tata ma oczy, nie?
Mówię, siostro, no troszeczkę tak powagi, tak? Bo ja tutaj z sentymentem coś wypisuję, a ty to tak, nie wiem, po prostu. I wiecie, i taka centralnie scena na poczcie, nie? Totalnie na poważnie, na zasadzie. Wiesz co, no troszkę powagi, tak? Bo ja tu mam taką ciężką sytuację, a ty się tak zachowujesz, na co jestem oczywiście. Nie no, przepraszam cię bardzo, Jezus, jak mi wstyd i tak głupio, nie? I słuchajcie, tak sobie pizgałyśmy na tej poczcie, bo oni zdążyli odebrać swoje przesyłki. Ja w tym czasie wypisałam, spakowałam, wysłałam, jeszcze czekałam na przekaz. I wstałam, no ale pani, to już gdzie, bo to już czas, nie? Ja mówię, przepraszam, ale ja się tu zamierzał wprowadzić, tak? I proszę mnie nie poganiać. Słuchajcie, babki w okienkach miały polew. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie na poczcie również. Znaczy oni ogólnie na mnie czekali, bo mieli jedzenie dla moich kotów, bo oni czasem jak tam zamawiają coś dla swojego, to na przykład dają coś moim tam na spróbowanie, tak? Na przykład moje koty dzisiaj dostały suchą karmę z owocami. Tak, jest w sprzedaży sucha karma z owocami. I tak powiem szczerze, że dość niepewnie podeszłam do tego pomysłu. Właśnie wsypałam kociakom papu, tak? I pojadły, futrzak pojadł. O, futrzak się oblizuje, tam się oblizuje, kropa to samo, więc koty pojadły. Wbrew pozorom bardzo im smakowało. Także no słuchajcie, no ogólnie właśnie wróciłam z tej poczty i były przejaja, tak? Naprawdę przejaja i pomimo tego, że będę tęsknić za moim telefonem, to myślę, że nową myszką się nacieszę. Również już ją sobie zamówiłam. Także po prostu teraz czekam. No cóż, no myszki Razera są drogie, nie oszukujmy się, tak? I no. W każdym bądź razie, nie wiem, polećcie mi co wystawić. Lepsza Nokia H303 czy właśnie ten Samsung Galaxy i 5700 bodajże. Taki jeden z pierwszych Galaxy. No, to nie wiem, jak macie jakieś pomysły lub propozycje, to dajcie mi znać. Mam nadzieję, że również jakoś mi się uda go sprzedać. Aczkolwiek nie ukrywam, że to, co się wydarzyło dzisiaj, było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Tak, no cóż. Słuchajcie, teraz takie małe informacje odnośnie najbliższych dni. Na razie mam nic nie nagrane. Wiem, po prostu wiem. Ostatnio były let's play dzień w dzień, bo miałam wszystko nagrane na dłuższy czas i troszkę się ostatnio opierdalałam. I, misiaczki moje drogie kochane, teraz jest takich parę spraw troszeczkę organizacyjnych, troszeczkę ogólnie do pogadania. Tak, jutro jest Dzień Kobiet. Jutro jest Dzień Kobiet i ja wam myślę, że na jutro nagram vloga odnośnie właśnie świętowania Dnia Kobiet u mnie w rodzinie. Jeżeli w sobotę będę w stanie, to nagram wam vloga jak było, jeżeli będziecie tylko chcieli. I teraz tak, misiaczki moje drogie kochane. Nie wiem jak będzie z let's playami, mam parę challenge'ów do wyzwań z młotką. Oczywiście piszcie je dalej w komentarzach pod filmikami z Lefta, bo czym więcej pomysłów, tym więcej możemy sobie gdzieś tak nie, wybrać coś, co nas zainteresuje i przy okazji co? Ale mam kurwa mindfucka, Jezus. Przy okazji nagrać coś, tak? Więcej odcinków w sensie. Drugą rzeczą jest to, że przypominam o konkursie z Lefta. Jak nie zapomnę, to wam wszystko podlinkuję oczywiście w opisie filmu. Słuchajcie, ostatnio się pojawiają filmiki u mnie z Rated Battlegroundów w WoWie. I ja wiem, że jest parę osób, które zupełnie nie rozumie tego, co widzi na ekranie. Natomiast podobała mi się muzyka, co mnie bardzo cieszy. I powiem wam szczerze, że ta muzyka będzie się często w tych filmikach przewijać. Dlatego, że ja mam takich parę piosenek na Creative Commons, które mi się podobają. I staram się je właśnie, wiecie, gdzieś tam wykorzystywać ciągle, no bo ciężko jest znaleźć coś, co mi się innego spodoba, tak? Pomimo tego, że spierdyliard stron z taką muzyką, to tak to właśnie wygląda. No i już tu kropa jest u mnie na kolanku, tak. No pan ci nie było znowu tak. W każdym bądź razie właśnie pojawiają się te filmiki i słuchajcie, ja się tak zastanawiam, co byście powiedzieli na małą, nie wiem, czy to serię, czy ogólnie takie, że tak powiem, wprowadzenie. Na zasadzie powiedziałbym wam, co i jak w WoWie wygląda, tak? Bo powiem wam szczerze, że WoW jest ogólnie uważany za grę drogą i tak dalej. Ja powiem tak, no grę nie powiem, bo ufundowało mi cudowny kolorowo i serdecznie Cię pozdrawiam, Danielku, mój kochany braciszku. Natomiast tak naprawdę abonament to jest rzędu 75, 70 do 80 zł na 2 miesiące. To jest 4 dychy na miesiąc i moim zdaniem to nie jest jakoś mega dużo. Zwłaszcza, że tak naprawdę kiedy już się zaczyna zarabiać golda w WoWie, można też prepaidy kupować za golda, tak? To już, no, u nas to się zazwyczaj tego szuka na gildii, bo cóż, no, duża polska gildia.
Także z tym nie ma problemów. Także nie pytajcie mnie o kontakty, nie wiem, jakieś próby czegoś znalezienia. No u mnie to po prostu w gildii się wszystko odbywa. Zresztą ja jakoś nigdy PewDiePie'a za golda nie kupowałam, bo jakoś nigdy tego golda jakoś za dużo nie mam. Ja mam takie, wiecie, ja mam coś takiego, że nie mam golda w życiu, nie mam golda w grze, ja po prostu mam przejebane, nie? Wiecznie na minusie. Ale tak, no słuchajcie, ja w WoWie spędzam dużo czasu i... Wow. Znaczy i tak mniej niż większość z was myśli, ale jednak jakby nie patrzeć dość sporo. I tak naprawdę w WoWie się mnie łapie najszybciej, tak? Czy taka naprawdę moja tutaj propozycja do was, bo coś, co jest dalej dla mnie absurdalne, ale wiem, że część osób chciałaby mieć ze mną jakiś kontakt, tak? Nie wiem, możliwość porozmawiania na TS-ie itp. itd. Prawda jest taka, że jedyny TS, na którym ja ostatnio bywam, to jest właśnie TS mojej gildii. Także jeżeli gracie w WoWa i mielibyście ochotę, nie wiem, ze mną porozmawiać czy coś w tym stylu, to ja was bardzo serdecznie zapraszam. Również link wam do zgłoszenia na forum do... Znaczy, bo do gildii się składa podanie, tak? Bo trzeba spełniać pewne warunki. To nie są trudne warunki do spełnienia. Jeżeli jesteście Polakami, to już macie z górki, tak? Ale ogólnie trzeba te takie formalności odbędzić, przez to... Fajnie mi się... Kiedyś dla mnie było absurdalne, tak? Muszę złożyć, kurwa, podanie na forum, żeby się dostać do gildii w grze, tak? A powiem wam szczerze, że nie żałuję, że naprawdę gildia zarobi z tych ludzi. Także jeżeli, nie wiem, macie już jakieś postacie i chce wam się płacić za transfer, albo nie wiem, chcecie zacząć od nowa na naszym serwerze, oczywiście serwer to The Milestorm, to ja was serdecznie zapraszam. Oczywiście Ali, zawsze Ali, nigdy Horda. Noobs from Proland. Tak jak mówię, link będzie również w opisie, link jest również w opisach do różnego rodzaju odcinków z WoWa. Ja tam na TS jestem bardzo często i rajduję, i gram RPG, i możliwości ze mną porozmawiania jest pierdyliard, także jeśli to do was przemawia, to zapraszamy serdecznie. Czy ja coś jeszcze od was chciałam? Coś chyba jeszcze od was chciałam. Chciałam coś od was, co ja od was chciałam? Co ja od was chciałam? Ej, hello? Nie wiem, mniejsza chyba o to tak naprawdę. Także tak jak mówię, no kontakt ze mną głównie w WoWie. Słuchajcie, prosicie o live'y i pomyślcie w najbliższym czasie. Tyle, że tak bardziej wieczorkiem na pewno. Postaram się coś tam dla was sklecić, bo też gdzieś tam mi tych live'ów zaczyna brakować. Chociaż nie ukrywam, że dalej jak widzę komentarz, kiedy live, to mnie targa, nie? I to myślę, że się tego nigdy nie pozbędę. Ale dobra, to chyba tyle. A i właśnie, filmiki o WoWie, Battlegroundy. Prosiliście mnie o komentarz do nich, żeby nie było tyle muzyki. Znaczy, żeby był ogólnie komentarz. Ja myślę, że postaram się to połączyć tak, żeby powiedzmy tam na początku Battlegroundu wam powiedzieć mniej więcej o co chodzi, co i jak wygląda. Gdzieś tam wstawiać muzykę i jakieś tam swoje teksty po drodze. Nie będę komentować, myślę, że całego Battlegroundu, głównie ze względu na to, że... Ja nie potrafię nie komentować na żywo. To jest naprawdę jakaś taka moja bolączka, jakąkolwiek serię mi nie próbowała nagrać. Znaczy nagrać osobno grę, osobno moje gadanie, to nie jest dla mnie zdecydowanie. Ja wolę jednak nadawać na bieżąco. Ale postaram się coś tam wam wrzucić. Nie puszczę wam tego tak 100% w normalnym tempie, głównie z racji na to, że te filmiki były cholernie długie, bo często Battlegroundy trwają po 20 minut, to po pierwsze. Po drugie, są momenty, gdzie się nic nie dzieje, myślę, że tam po 150 jakieś złe nie jest. Natomiast powiem wam, że przy tych filmikach właśnie z Battlegroundu, zwłaszcza przy tym ostatnim, dość sporo siedziałam, wybierałam moment jeden tam zwolnienia, czy tam dwa przyspieszania dodatkowego w momencie, kiedy zginęła mi się respie, tak? Ale powiem wam szczerze, że jakoś tak przyjemnie mi się siedzi na montowaniu tych filmików, może z racji też dlatego, że mam świetną grupę RPG, która nam się ostatnio super złożyła i naprawdę są fajne osoby, które jest wiele osób, które po prostu uwielbiam. Ja tutaj bardzo serdecznie moją grupę RPG pozdrawiam. Także no słuchajcie, dzieje się, tak? Dzieje się, w końcu się coś dzieje. Troszkę nawet olałam rajdy, tylko już tam powiedzmy chodzę na casualowe, ale olałam rajdy, żeby właśnie na rzecz PvP, tak? Bo dla mnie na rajdzie bicie komputera jest lekko nudnawe. Zresztą tak naprawdę na tym rajdzie jesteś w stanie przewidzieć praktycznie wszystko, tak? Oprócz tego, jak się zachowają osoby w twoim otoczeniu. Ale bossy mają poszczególne fazy i tak dalej, tak? A wchodzisz na PvP i nigdy nie wiesz, kogo masz po drugiej stronie. I
Powiem wam szczerze, że nic mi tak nie sprawia tej przyjemności, jako że ja w PvP, no powiem szczerze, jestem myślę, że dość niezła. Mam dość spoko przeżywalność, jakoś tak też z 1 na 1 potrafię tam pozabijać, nie? Nawet 2 na 1 czasem mi się zdarza. Czy też jakieś tam arenki, jak gram z Wojtkiem, czy coś w tym stylu. Także tam się sporo dzieje, cały czas coś innego, cały czas coś nowego i cały czas coś nie do przewidzenia. I to mi odpowiada, bo tak naprawdę nieważne, czy wygrywamy, czy przegrywamy, ale zawsze, zawsze gadki na TS-ie są przednie. Właśnie słyszycie futrzaka w tle, który chce już wyjść. Także ja kończę, wypuszczam futrzaka, nagrywam dla was vloga na jutro. Mam nadzieję, że ten vlog zdobył wam się podobał. Przepraszam, że tutaj, ale tu mi jest naprawdę wygodnie, bo sobie siedzę wygodnie, wiecie, na wersaleczce. Światełko mam takie w miarę spoko. Statyw sobie stoi rozstawiony w tym pokoju i nikomu nie przeszkadza. No, także tyle. Mam nadzieję, że wszystko ogarnęliście, że wszystko wam się podobało i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w szczególe. Zaczynam pierdolić, także komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się. Cześć!